Siemanko, widzę, witajcie. Przed wami T22 Medium, który jest czołgiem specjalnym 10 tieru i wydałem na niego, uwaga, uwaga, 73 miliony kredytów. Miało to miejsce na ostatnim czarnym rynku, za tyle zalicytowałem go, aby mieć pewność, że go zdobędę i udało mi się. Myślałem, że będę markować Carro, ale pojawiło się wyzwanie kudłatego, czyli mojego widza. Otóż mam czas do 19 grudnia 21.10, aby zmarkować ten pojazd. Jeżeli uda mi się zmarkować ten pojazd, to kudłaty na moim kanale Twitch rozda 50 subskrypcji w prezencie. Jeżeli nie uda mi się go zmarkować, to jest wiadomo, czołg specjalny, wysokie wymagania. Za każdym razem, gdy się spotkamy, będę tutaj musiał stawiać mu alkohol, kupować mu cały czas subskrypcję dożywotnio na moim kanale Twitch. Macie może dosyć wypychających was sojuszników? No dlaczego mnie pchasz? To polecamy próbować grę Raid Shadow Legends, czyli darmową mobilną grę MMORPG. Skorzystajcie z kodu QR albo linku w opisie, aby pobrać grę już teraz, a ja króciutko wam ją przedstawię. Do wyboru mamy setki bohaterów, ale też występuje sporo różnorodnych bossów. W tym jeden, mój ulubiony Sir Galarud. Pilnuje on tajemnych eliksirów i sprawdza, czy jesteś godzien je zdobyć. Starcie z nim jest jedną z prostszych bitew z bossami w raidzie. Jego główną mechanika tkwi w podstawowym ataku. Zadaje mnóstwo dodatkowych obrażeń każdemu bohaterowi bez buffów. Więc twoim zadaniem jest utrzymanie premii obszarowych. Wydaje się łatwe, ale komplikuje to lewy sługa bossa, który pozwoli wszystkie wzmocnienia twojej drużyny za każdym razem, gdy nadejdzie kolej. Więc teraz skompletuj dobrą ekipę i powinieneś bardzo łatwo pokonać tego bossa. Spodobał mi się system PvP, gdzie musimy myśleć przede wszystkim strategicznie, jak i też trochę główkować, aby te starcia wygrać. Sami tworzyłem własną drużynę, więc już nie zobaczymy wyniku 0-15 po 2 minutach, bo to my jesteśmy za wszystko odpowiedzialni i to jest w tej grze fajne. Super jest to, że gra jest często aktualizowana, pojawiają się nowe postacie i wydarzenia. W tym miesiącu dostaliśmy krąg strażników, który daje nam nowe możliwości, a już w grudniu kolejny duży update. A jeśli chcesz mieć jeszcze większą przewagę na starcie, wystarczy, że klikniesz link w opisie lub zeskanujesz ten kod QR. Nowi gracze otrzymują epickiego bohatera Chonoru, 200 tysięcy srebra, doładowanie PD, uzupełnienie energii i jeden starożytny odłamek. Nie zapomnij odebrać swoich nagród klikając w ten oto kuferek w narożniku. Wyzwanie wydaje mi się, że bardzo ciekawe. Słyszałem, że kudłaty potrafi też sporo wypić. Na pewno nie chciałbym tego przegrać, dlatego bez zbędnego gadania zapraszam was na tutaj bitwy na żywo, które zagram T22 i na mojego streama, bo będę dzisiaj grać na pewno tym czołgiem sporo. No wyzwanie ekscytujące, ciekawe. Wydaje mi się, że będzie super do oglądania. No i widzimy się już w bitwach. Dobra, rzuciło mi mapę Mińsk. T22 na Mińsku. Ogólnie T22 gra się bardzo podobnie do obiekta 257. To znaczy nie pokazujemy tego przodu, bo ten przód jest przebijalny naprawdę dosyć łatwo. Ale pokazujemy ten boczek, który potrafi naprawdę sporo odbić. I tak jakby na siłę, nawet za mocno kontujemy się tym pojazdem, aby właśnie sprowokować strzały na ten bok. Bo to jest największa zeta tego pojazdu. No 5,46 reload, 320 tutaj jest alfy, 264 penetracji na zwykłym, na goldzie to jest 330 penetracji, 320 damage'a, tak jest. No i jest EBR pierwszy, oddaję pestkę, ale niestety nie trafiłem. W ogóle gram, zauważyłem teraz z klanowiczem, to był Dawid 999 podłoga 1 z mojego klanu Kemelitry, czyli właśnie klan mojej społeczności. Więc tutaj też ciekawe starcie. No jeżeli kolega tutaj będzie na pewno mnie mocno irytować, to zastanowię się nad jakąś może degradacją czy coś. Oczywiście żartuję, tego robić nie będę, ale dobra, przechodzimy już do tej bitwy. Jest Progetto, które mnie zaświeciło. Tutaj Dawid cały czas krąży. Na moją stronę pojechał Centurion, 121. O i też widzę, że jest Progetto, które chciałbym strzelić w gąskę. Udaje mi się go zgąskować i tutaj tego ustawiam tego skrapa. Widzicie, wreszcie udało się na to nabrać i strzelamy w bok za zero. Ja sobie przeładuję na spokojnie, ale niestety Progetto już strzeliło mnie w przód. Nawet przebiło mnie chyba teraz po wieży, mi się wydaje. Nie, wdziało, widzicie, wdziało, po jarzy mnie przebił. Dostałem ogłuszony, wychylam się w taki sposób. W sumie nie musiałem się kontować, tylko grać tutaj na wieżę, wychylając mniejszy kawał czołgu. Udało mi się go skończyć, 1900 damage na samym starcie, to jest spoko. Już ta biegłość tutaj mi rośnie, wiadomo. Na początku ta biegłość będzie rosnąć o wiele, wiele szybciej niż potem, jak będę mieć około te 80%. Potem już się zaczną prawdziwe schody i wyzwanie, aby tym pojazdem robić naprawdę super bitwy. Wierzę, że ten czołg ma potencjał, żeby robić naprawdę dobre bitwy.
No ale wiadomo, trzeba też dobrze go wykorzystać i trafiać na odpowiednich przeciwników. Nie jest na pewno to aż takie łatwe zadanie. Wymaganie tam jest 4700, 4800 z tego, co mi się wydaje. To nie są aż takie wysokie wymagania jak na czołgi specjalne 10 tieru w porównaniu do Karro, gdzie mamy 5800. Jak ja markowałem 60, to też tam było 5800, mi się wydaje. Albo tam 5,5 na pewno. Więc wymagania aż takie wysokie nie są, jednak nadal są dosyć wysokie. No i ten czołg na 10 tierach już taki mocny nie jest. Na, jeżeli narzuci na te 8, 9, tam sporo graczy nie wie w ogóle, o co chodzi, jak ten czołg przebić. No ale na tych full 10 tierach, no to no już są spore problemy. 2200 damage'a. Jako jeszcze ciekawostkę, jeżeli nic się nie będzie dziać, to wam opowiem naprawdę ciekawostkę. Otóż pamiętam, jak ten czołg wychodził, można go było zdobyć w takich specjalnych misjach w takim oddzielnym trybie. Nie do końca pamiętam nazwę tego trybu, ale wyglądało to tak, że te misje były naprawdę ekstremalnie trudne. No i żeby zdobyć ten pojazd, to trzeba było naprawdę sporo, że tak powiem, się napocić i rozgrywać naprawdę bardzo dobre bitwy. Na mapie Miasto Duchów, z tego co mi się wydaje, był rozgrywany ten tryb. No i też pamiętam, że sporo graczy, między innymi z klanu Fame, no, ci gracze już na pewno teraz za bardzo nie grają w grę, chociaż pewnie może część nadal gra. Pamiętam, że ustawiali bitwy. Był taki TeamSpeak Fame'u, gdzie siedziało sporo osób z tego samego, znaczy no z Fame'u i też z innych topowych klanów. No i ci gracze ustawiali bitwy w taki sposób, żeby sobie nawzajem pomagać w robieniu tych misji. Wielu topowych graczy, którzy grało w Pro Lidze, zostało zawieszonych na 1-2 mecze i to T22 zostało im odebrane. No ale po prostu wam mówię, że taka akcja kiedyś po prostu była i naprawdę kiedyś były, pamiętam, dymy o to. Teraz to można było ten zdobyć czołg na czarnym rynku, gdzie właśnie mi się udało wydać naprawdę sporo kredytów. Ja sam nie brałem udziału właśnie w tym, nie grałem za bardzo w tym trybie, bo nie miałem na to w ogóle czasu i bo ja wtedy grałem w Pro Lidze i nie brałem w ogóle w tym udziału. Przepraszam, że się tak powtarzam, ale trochę jestem zamotany, bo zaraz najprawdopodobniej zginę, a jeszcze chciałbym zrobić jakiś damage na tych pojazdach chyba, po prostu wyjadę na to Progetto i liczę na to, że będzie się jakoś odbijać, ale o, widzicie, raz się odbił. I udałem jeszcze jeden strzał, drugi raz strzelił mnie za zero, centurem jest strzelił za zero. Znowu się Progetto odbił, nie zdążyłem oddać strzału. 4400 i 300 po spocie. Wracając do tej akcji, no to no wiele topowych graczy zostało zawieszonych. Ja tego trybu po prostu nie grałem, bo nie miałem na to czasu. No ale taka akcja kiedyś była. My chyba widzimy się po jakimś cięciu, przy końcowych rezultatach i tyle. Dobrze, jesteśmy w skrzyniach końcowych. 4400, 500 po asyście. Tutaj top X mojej drużyny, no niestety moja drużyna była zdecydowanie gorsza, ale też ważne, że Dawida strzeliłem chyba tutaj z podpałą nawet. No, 805 pokazałem, kto tu jest szefem w klanie, ale lecimy z kolejną bitwą po prostu, 4693. Dobra, jest tutaj Elhaluf, 10 tiery, 1 light, 3 razy TD, no i też sporo czołgów średnich, jak i ciężkich. Lecimy sobie na ten przepychacz standardowo, bez jakiejś tutaj kombinacji. Tam będę próbować się wychylać, jakiś damage robić. Testa LT został zaświecony, ale nikt na niego nie ma przestrzału. Od nas też nie ma sensu się zatrzymywać. Jedziemy po prostu na ten kwadrat C2, tam praktycznie zawsze jadę chyba każdym czołgiem, jakim się da, i zobaczymy po prostu, co tam się będzie dziać. I na podstawie tego, co zobaczymy, podejmiemy jakieś sensowne decyzje, mam nadzieję. Jest, o, test LT, teraz się zatrzymał na pewno, bo tutaj ładną pesteczkę właśnie mu dałem. Raczej oddam drugi strzał w gąskę. Pytanie, czy ma zestaw naprawczy? Spróbuję strzelić. Wydaje mi się, że może nie mieć tego zestawu, dlatego oddam ten strzał jeszcze raz. To już nie weszło, było widać taki jakby rozprysk tego pocisku, że to nie weszło. On sam jest strzelił tym testolightem za 0. Jest kran dosyć mocno wychylony. I 268, które po prostu tutaj jedzie bardzo agresywnie. MX50B, tylny sidescrap na T22. Jak możecie pamiętać z mojego odcinka o T22, jest jak najbardziej w porządku. Tutaj wychylam się po prostu bokiem, bo chcę złapać jakiś przestrzeń te czołgi i gram w miarę
na wieżę, ale na razie podaję sobie w to miejsce. Tutaj mogę dostawać do artylerii, jest to pewien minus, ale też mam trochę inne kąty na te czołgi typu obiekt 140, tak jak widzicie. Zabrałem do artylerii, ale za 69. Wydaje mi się, że tutaj wychylając się za dużo nie zdziałem, bo kran ma praktycznie nieprzebijalną wieżę, 121B też będzie trudny do przebicia, ale bardziej chodziło mi o to, żeby wychylać się w ten sposób właśnie na tego AMX-a 50B, ale kran tutaj trochę mi psuje to wychylanie się. Jest ta beczka i 140, która przebija mnie no po dachu. No na ten moment to powiem wam, że tutaj ciężko będzie jakkolwiek tym czołgiem mi się odnaleźć, to są full 10 tiery. Ja liczę na jakiś ruch ze strony moich czołgów tego testera też przede wszystkim, aby zaświecił przeciwnika Lighta. Liczę tutaj na coś, ale mogę się na to nie doczekać. I teraz zastanawiam się, to 268 bardzo agresywnie podjechało po krana. No podjadę tutaj, mamy dużo czołgów jeszcze. Ten kran padł, znaczy 268 padnie. 277 przejeżdża, ja tutaj trochę żałuję, że jestem w tym momencie w ogóle poza bitwą, nic nie robiłem. Nasz test LT tam zaświecił przeciwnika testolajta. Udało mi się przebić tego obiektu 140, nie wiem czy totalnie przypadkowo strzeliłem go we włas, ale udało mi się to zrobić. I zsiadłem. Będzie tutaj podjeżdżać i ja odwracam wieżę w stronę tych czołgów i teraz na ISA 7. Chciałbym go zgąskować, nie udaje mi się to. Ten ISA 7 będzie chciał do mnie strzelić. Ja odchylam się bokiem, żeby może jakoś odbić, niestety nie udaje mi się to. No i ISA 7 zostaje zgąskowany, ale też UDES. UDES będzie się wychylać na nas. Udało mi się go przebić, kran również będzie puszować. Ja chcę stąd uciec, ale moje E50 tutaj mnie przyblokowało i zginę przez to. A czołgista mnie tak ucieknie. Niestety nie udało się w tej bitwie za dużo zrobić. Trochę się zagapiłem, trochę błędów popełniłem, ale to też pokazuje, że ten czołg do takiej walki nie jest stworzony, a na drugiej stronie, no nie, może powinienem przesnajpić. Chciałem, widziałem już to, że UDES tu podjeżdża i kran, i chciałem naprawdę uciec stąd, jednak no niestety, jakbym objechał od tej strony to 50M, to zginąłbym od tych czołgów i tyle. No, nie będę tutaj przedłużać tego materiału, po prostu zapraszam was na streama, jeżeli jakieś dobre bitwy na T22 będą, no to na pewno wrzucę je na kanał, a tak to zamierzam naprawdę ostro tym czołgiem do tego 19 grudnia grać i markować. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że uda mi się to wyzwanie wygrać. No i to tyle. Zapraszam was właśnie na mojego Twitcha. Ja się z wami żegnam. To elo.